Witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku. Jak zwykle co roku wiosenny spacer świąteczny. Trochę nowości w tym roku. Przyczepa kempingowa się pojawiła na naszej działeczce. Tak, taki mały zagajnik, skakaneczka. Tam czereśnia. Szklarnia też, potem na końcu powiem o szklarni. Teraz się przejdziemy, zobaczymy co na działeczce. Lubicie przeglądy, więc wam robię. Tutaj pasaż borówek, tak oddzieliłem, kiedyś tam było w okręgach. Teraz postanowiłem, że jednak będą tutaj taki cały pasaż, żeby trawa nie szła, żeby było łatwiej operować tymi borówkami. Po prostu, żeby było im lepiej. Słynny basen z wodą. Jak najbardziej już był używany, woda do podlewania. Także się przydaje. Tutaj nowość, już sporo osób widziało. Taka właśnie grządka podwyższana, teraz żona zabezpieczyła. Po prostu są jeszcze przymrozki drobne nocą, minus 1, minus 2, ale coś tam już jest posadzone. Jakieś nawaliki. Nie będę odkrywał, żeby nie mówiła, że tutaj coś porobiłem. Macie filmik oddzielny, jak ta grządka powstawała, jak wygląda docelowo na grupie, na sobocie, na działce. Możecie wchodzić na YouTube, oglądać. Co tutaj mamy ciekawego? Czarne porzeczki tam już widać, powoli puszczają. Także życie, moi drodzy, budzi się do egzystencji. Powolutku, niechcąco, ale jednak. Tutaj zobaczymy szczepione agresty na pniu. Też powoli się już budzą. Ale tak nie mrawo. Po prostu są zimne noce i one nie chcą zbyt szybko. Tu nowe poletko truskawek. Zobaczymy, jak one sobie poradzą. Mamy nadzieję, że dobrze. Borówki amerykańskie. Mamy ich dużo, około 20 krzaków na działce, ponieważ bardzo się sprawdzają. Są smaczne, zdrowe i przy odpowiedniej dbaniu one po prostu odwdzięczają się. Tutaj taka stara kiedyś balia była, to jest takie jakby, no kiedyś tu sadzonki rozmnażałem, a teraz zainwestowałem w truskawki, w poziomki i lawendy. Tutaj też przesadziłem. Te lawendy będą niedługo cięte, będzie filmik. Dostały mocno w kość, zobaczcie, ale mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że sobie dadzą radę i po prostu odbiją. To mały świerczek, konika. Tu borówka różowa, zobaczcie, taka nowość, Pink Lemonade. Ale jeszcze powiem szczerze, nie jadłem, jeszcze się nie doczekałem owoców z tego krzaczka. Ale wszystko przed nami. Tutaj winogronka młode. Odmiana bezpestkowa Himrod. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też jeszcze nie jedliśmy. Wszystko jakoś tak wychodzi, że jeszcze przed nami. Czarne maliny. Tak samo, powoli już puszczają pędy. Obok jeżyny. A tutaj malutka świdośliwa. Smuki. A tu obok trochę większe. Już też kwitną praktycznie. Lada dzień będą kwitły, jak trochę będą cieplejsze dni. Takie białe, piękne kwiatuszki. Osłonięta siatką, po prostu ptaszki jedzą. Szczególnie takie duże gołębie. Dlatego nie zdejmowaliśmy tej siatki, bo po prostu potem trzeba zaczepiać z powrotem. Tutaj leszczyna barcelońska, przycięta na jedną nóżkę. Też jest o tym filmik, jak to powstawało. Zobaczcie, jest dowód, jedna nóżka, a obok ucięty pęd i zobaczcie, ładnie wyprowadzone. Tak teraz to wygląda. Tam w oddali drugi olbrzym schale po to, żeby zapylił, żeby lepiej to wyglądało. Tutaj jakaś mała jabłoneczka rośnie, lobo i zaszczepiona też jedna gałąź malinówki na tym jest. Tutaj ta gałąź pokazuje, malinówka. A szczepienie gdzie było, moi drodzy? Gdzieś było, ale gdzie to było szczepienie? Żeby nie skłamać. No, prawdopodobnie tutaj, tak? Ale teraz to ciężko zobaczyć. Mniejsza z tym. Tutaj jagoda kamczacka. Duży krzew, zobaczcie, to jest jednak większy chyba od borówki. Może nie większy, ale szerszy na pewno. A tutaj tak pod skakanką druga. Żeby był zapylacz też. I są kwiatuszki, już będzie kwitła, żeby tylko było trochę cieplej. Na pewno to wszystko by ruszyło. A tak przez te zimne noce to wszystko jakby stoi. Lilak, czyli bez. Też przygotowany do otwarcia już.
pąków. Tutaj pasaż malin, jeszcze ich nie widać, bo są maliny jesienne, krótko przycięte. Także wszystko jeszcze jakby w powijakach. Tutaj gruszka azjatycka, już ładnie przycięta. Pąki puszczają, więc jest żywa. Polecam grusze azjatyckie, ponieważ nie chorują na rdze grusz, tak jak te nasze rodzime grusze. Na przykład tutaj jest taka faworytka, czyli tak zwana klapsa. Ale powiem szczerze, gruszek jeszcze się z niej nie doczekaliśmy. Mam nadzieję, że w tym roku może kilka się pojawi. I cóż, moi drodzy, powoli będę ten spacer już kończył. A, jeszcze zapomniałem o szklarni, tak? Obiecałem na początku filmu wam pokazać. Jeszcze borweczki, zobaczcie. Pączuszki całkiem. Może u was w zachodniej części Polski czy południowej już jest to wszystko na innym etapie rozwoju, ale tu jest Podlasie. Dlatego tu wszystko jest wolniej. Także w kalendarzu, w planerze, który wam co miesiąc udostępniam kartkę, a dla chętnych również sprzedaję cały planer w cenie 15 zł. Po prostu piszę informacje, bo czasami niektórzy się dziwią, a u mnie już to dawno było, ale ten planer jest robiony na te potrzeby centralnej Polski, więc mniej więcej tak jak na wschodzie będzie 2 tygodnie z opóźnieniem, tak oczywiście na zachodzie może być 2 tygodnie, wszystko szybciej. Wszystko zależy od danego roku i też od szerokości geograficznej, w jakiej się dana osoba znajduje. Dobrze, jeszcze tutaj pokażę gruszę, kolejną lukasówka, ma już pędy, także lada chwila, tydzień, dwa będą kwitły. Zajrzymy jeszcze do szklarni, pokażę wam, co tutaj ciekawego się od pewnego czasu działo, bo też był filmik o szklarni. No, moi drodzy, tutaj ta podwyższona grządka, taka fajna, dużo komentarzy o niej było, że taka wysoka, ale wysokie też są dobre, bo nie trzeba się schylać. Mamy wszystko pod ręką, tutaj żona już przebrała rzodkiewki, bo już były duże i posadziła, zdaje się, pory, a inne nowaliki jeszcze są do wycięcia. Tu taki pasaż jest posadzonych poziomek, niektórzy mi odradzali, nawet eksperci, ale ja w ramach eksperymentu. A tutaj truskaweczki i czosnek, żeby odstraszać jakieś tam niepotrzebne szkodniki. Tutaj jest poletko, było ten filmik borówek amerykańskich, jak one sobie radzą, zobaczcie. Całkiem na 4 mniej, myślę, już powoli puszczają listki, ale do sukcesu jeszcze daleka droga. Sukcesem będzie, jak już powtarzałem, ukorzenienie tych sadzonek. Tutaj młoda jagoda kamczacka, zobaczcie. Ładnie to wygląda według mnie, tam druga dla zapylenia. Jakieś tam hortensje, jaśminy, bukszpanki, wszystko z mojej produkcji, derenie. I tutaj forsycja kwitnie, jeszcze nie mając liści. Może się ukorzeni, zobaczymy. Także komentujcie, jak tam u was na działeczkach, jak wasze święta, czy czasem wychodzicie do ogrodu, czy raczej po prostu spędzacie je rodzinnie i nie macie czasu. Tutaj były pomidorki zbyt szybko posadzone, więc taka przestroga dla was, nie sadźcie jeszcze w szklarni, bo po prostu zmarnujecie. U nas posadziliśmy tak kilka sadzonek, ale niestety był mróz, pewnie minus 1, minus 2 i nawet tu w szklarni, tam teraz rośnie sałata. To tyle, moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie, jestem, żeby nie było. Tak, wszystkiego najlepszego jeszcze raz ze świętami. Wychodźcie do ogrodów, subskrybujcie kanał. Widzimy się na kolejnych odcinkach. No i tyle, moi drodzy. Cześć!